Dzień dobry, jesteśmy w Sokolni, w Zakopanem i pytamy pana naczelnika Adama Zaleskiego, co tutaj, prezesa, co tutaj dzisiaj otwarto i gdzie jesteśmy, co to za pracownia? Mhm. Otwieramy w siedzibie towarzystwa właśnie we wspomnianej Sokolni przestrzeń, która jest współorganizowana z Orange'em, firmą Orange. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół przystąpiło do programu pracowni Orange, no i własnymi środkami wyremontowało tą przestrzeń. Tutaj koncepcja ducha Maćka Żankowskiego jest widoczna wokół nas. Udało nam się pozyskać fundusze ze środków własnych i z 1,5%, więc przy okazji dziękujemy wszystkim mieszkańcom Zakopanego i osobom, które zdecydowały się przy rozliczaniu PIT-ów przekazać właśnie na Sokolnie swoje środki. No i chcielibyśmy, żeby to była taka wirtualna przestrzeń, w której można realizować swoje inicjatywy, można tu przyjść, można pracować na 3 stanowiskach komputerowych, korzystać z gogli VR, wydrukować coś na drukarce 3D. Oprócz tego mamy dla młodzieży PlayStation i gogle VR-owe. Mm-hmm. Słyszałem, że też odbywają się tańce, że można próbować swoich sił w takich innych działalnościach. Mm-hmm. Tak, niekoniecznie w wirtualu. Tak, dziś rozmawiamy o pracowni, ale generalnie idea jest taka, że chcemy tutaj stworzyć Sokolnie miejsce aktywności mieszkańców. I wszystkie te działania, które dotychczas towarzystwo podejmuje, służą temu, żeby tu stworzyć przestrzeń aktywności mieszkańców, więc pracownia jest jednym z pomieszczeń, a pozostałe pomieszczenia to jest właśnie na przykład salka wielofunkcyjna, na której można tańczyć. Na tej salce również odbywają się zajęcia z wykorzystaniem trenażerów laserowych, czyli takiej wirtualnej strzelnicy, gdzie można zapoznać się z funkcjonowaniem broni. Będzie też, czy jest też kulturalna świetlica, to jest, można powiedzieć, projekt, który przyszedł z kulturalnego placu, który z Maciejem realizowaliśmy już jakiś czas temu. I w jakich godzinach można korzystać? Generalnie to jeszcze jest do ustalenia, ale będzie tak, że będzie można przyjść w godzinach, kiedy działa biuro, gdzieś w okolicach 9 do godziny 17, ale też można będzie bezproblemowo w późniejszych godzinach. Tak? Dziękujemy ślicznie.